dole. Siemanko, jestem Carlos, jesteśmy w Kleszczowie, a to jest impreza Red Bull 111 MW. Tak. Chłopaki jeżdżą na crossach. Ogólnie dużo kurzu, smrodu, paliwa, spalonego oleju i innych tam płynów ustrojowych, które wydobywają się z motocykla. Zrobiliśmy mały rekonesans, idziemy w miejsce, gdzie się coś będzie działo. Dowiemy się, jaki jest plan imprezy dzisiejszej. Zapraszam na relację bardzo serdecznie. Idziemy coś wreszcie zobaczyć. Jesteśmy na megawadzie i pijemy Red Bulle za 4 zł. Ja wszedłem w Tropical edycję. Jeszcze nie piłem, zobaczymy co to będzie. A ty Tomek co masz? A nie, chłopaki są cieniaki, poszli w klasykę. Klasyczny chyba lepszy. Wąż rzeczny jest niebezpieczny. Oh.
tor, ten cross enduro. Kwalifikacje to były właściwie. Tysiąc zawodników. Więcej niż tysiąc. Dzisiaj tysiąc w tej turze mówił. Nie, więcej. Więcej? Ponad. Czyli ponad tysiąc w takim razie. 1003. Zmagało się na tym piekielnie trudnym torze, jak widzieliście. My wracamy do domu. Szczegółów imprezy dokładnie nie znam, czy się będę tutaj mądrował. Chłopaki mnie tutaj wyciągnęli na tą imprezę, nie żałuję, bo fajnie to wszystko wygląda. Powoli zmierzamy do domu. Jutro jeszcze jakieś pokazy samolotów mają być, nie? Nie, tutaj jutro też jest. No i też jeżdżą, no. Także całkiem w pytkę to wszystko wygląda. Kol. Którego wybieracie? O chuj, są nogi. To wygląda jak te cylindry dostają próbę z roboty. Jak widzicie, pełno fajnych maszyn. Thank you.